Siema, dzisiaj zatrzymuję się w hotelu Sopot. Zobaczymy, czym nas ten hotel uraczy i jakie będą udogodnienia. A więc wchodzimy. Po otwarciu muszę powiedzieć, że pierwsze uczucie jest naprawdę bardzo w porządku. Fajnie, mnóstwo takiego ładnie wyglądającego drewna. Dosyć przyjemnie się tutaj czuję. Rzuca się w oczy też na pewno widok. Trochę krzaków, trochę morza. Później wam go pokażę. Standardowo wejdziemy sobie najpierw do łazienki. Łazienka takich średnich rozmiarów, ale bardzo elegancka. Podoba mi się, muszę przyznać. Na wyposażeniu w sumie standard, czyli kilka ręczników do wszystkiego, chusteczki, mydełka, żele do twarzy, ciała, włosów, czyli do wszystkiego, takie trzy w jednym. Rzuca się na pewno w oczy dosyć duże lustro z oświetleniem LED-owym, ale to oświetlenie jest takie bardziej dodające klimatu niż doświetlające nam twarz. Poniżej pod umywalką mamy półeczkę z suszarką i w sumie to tyle. Mamy tutaj, zobaczcie, taką fajną wnękę, jest to prysznic, bardzo elegancki, bez brodzika, no super, podoba mi się, z podświetleniem takim na górze i przeszklony, także optycznie powiększa nam tą łazienkę. No taki bajer, muszę przyznać. Pierwszy raz się z tym spotykam w hotelu. Podoba mi się, w porządku. Nie ma deszczownicy niestety. Taki mały minus. Jest słuchawka. No cóż. Co mam? Mogę wam więcej powiedzieć o łazience? Myślę, że spoko. Idziemy sobie do pokoju. A więc tak, po kolei lecimy sobie. Parę wieszaków na ścianie. Tutaj mamy szafę, zobaczcie sobie. W szafie mamy na dole safe. Mamy też półki, w sumie trzy półki, kilka wieszaków i to tyle. Obok sejfu mamy taki mini barek, na którym mamy oczywiście standard hotelowy, czajnik, kawę, herbatę, cukier, dwie filiżanki. Poniżej mamy mini bar, nieuzupełniony oczywiście, ale jest tutaj zostawiona karteczka, także na życzenie obiekt na pewno nam to uzupełni. Słuchajcie, ceny są podobne jak w Mariocie. Mniej więcej, nie będę wszystkiego czytał, jest tego dosyć sporo. Tak wybiórczo wam przeczytam. Prosecco 29 zł, 0,02 litra. Wino czerwone 0,19 litra, 25 zł. Wino różowe 0,19 litra, 29 zł. Sok jabłkowy 0,33 litra, 14 zł. Cola 0,33 litra, 14 zł. Snickers 6 zł. Zamykamy, idziemy wyżej. Tutaj mamy jeszcze szafeczkę, trzy półeczki, dosyć przestronne, coś tutaj można sobie wsadzić, także spoko, trochę tego miejsca jest. Obok mamy rozkładane takie krzesło do zakładania butów. Słuchajcie, naprzeciwko mamy oczywiście duże łoże, czy wygodne, za chwilę sprawdzę. Fajnie na pewno wyglądające, takie designerskie. Z dużym takim tutaj zagłówkiem nad głowami obitym, chyba jako skórą, zaraz to sprawdzę. Jednak nie, ale bardzo przyjemny dotyku materiał, drewno, fajnie to wygląda, dosyć duże. Jeszcze bardziej nam to optycznie powiększa łóżko. Mamy też dwie lampki nocne, dwie szafeczki. Wszystko wygląda naprawdę super. Rzucam się teraz tutaj, żeby sprawdzić miękkość tego łóżka. No i muszę powiedzieć, że będzie się spało tutaj bardzo wygodnie. Łóżko rewelacyjne, mięciutkie, przyjemne. Myślę, że czysta przyjemność tutaj się przespać. Naprzeciwko, zobaczcie sobie, mamy taką ściankę telewizyjną. Drewniana, przyjemna. Na niej oczywiście wisi TV, ale nie za duże to TV, także takie dosyć małe bym powiedział. Mamy tutaj taką półeczkę. To nam przechodzi wszystko. Fajny stoliczek, zobaczcie sobie. Bardzo elegancki. Przy okazji rzuciło mi się w oczy, że tutaj mamy wodę niegazowaną. Jest to chyba filtrowana kranówka. Jeżeli jest to jakaś mineralna, no to przepraszam, ale nie widzę tutaj. Widzę tylko, że jest to filtracja systemem Brita. I jest to czysta i świeża woda o doskonałym smaku. Wybór przyjazny środowisku. No nie wiem. Idziemy dalej. Tutaj słuchajcie, zobaczcie, macie krzesło. Macie jakieś ulotki z hotelu, lampkę i to wszystko, żeby sobie tutaj jakiegoś laptopa rzucić, trochę popracować, jeżeli pracujecie przy kompie, a jeżeli nie, no to można tutaj sobie siąść, nie wiem po co, coś wypić czy coś zjeść, ale raczej po drugiej stronie mamy fajny stolik, więc raczej tutaj bym sobie coś jadł i pewnie śniadanko sobie tutaj jutro zjemy.
Mamy dosyć duży fotel, taki można powiedzieć dwuosobowy, wygodny, przyjemny, dosyć głęboko się tam wpada, fajnie się tutaj siedzi, fajnie, myślę, że można będzie odpocząć. Podoba mi się naprawdę. Widok, muszę powiedzieć, że jest fajny, ale nie taki jak w Mariocie, ale bardzo w porządku, słuchajcie. No też dostałem pokój na trzecim piętrze, wszystkie na czwartym były zajęte, pewnie z wiadomego względu. Piętro wyżej, ten widok jest jeszcze lepszy niż tutaj, ale muszę się zadowolić, słuchajcie, tym co mam. I nie będę narzekał, myślę, zobaczcie. Jest widok na krzaczki, na drzewka i na morze, tak w sumie centralnie. Przepiękny widok, bardzo mi się podoba. Super sprawa. Słuchajcie, pokażę wam strefę saun oraz basen. Basen jest wyłącznie zewnętrzny. Patrzcie, tutaj jest jedna sauna. Tutaj jest druga sauna. Sucha, mokra, tak mi przynajmniej to wygląda. Mamy prysznic. Mamy leżaki. Tam mamy taką strefę zieloną. Zobaczcie sobie, mnóstwo leżaków. Można sobie poleżeć, poopalać się. Oraz mamy taki średniej wielkości basen zewnętrzny. Bardzo fajny, przyjemny, żeby się orzeźwić. I to tyle. Już teraz widzimy się na śniadaniu. Miłe panie przywiozły nam śniadanie. Śniadanko wjechało prosto do pokoju. Zobaczmy, co tutaj mamy. Słuchajcie, zestaw oczywiście trzeba sobie wcześniej wybrać. Także to wszystko, co tutaj widzicie, to ja wcześniej sobie wybrałem. Mniej świadomie lub bardziej. Mamy tutaj racuszki takie owsiane. Mamy pieczywko, mamy pasztecik, do tego mamy jakiś sosik pomidorowy oraz, nie wiem, jogurt chyba. Mamy soczki pomarańczowe, mamy sałatkę grecką. Tutaj również mamy jeszcze jedną sałatkę, czyli mamy w sumie dwa rodzaje sałatek. Mamy koktajl owocowy, mamy kawkę, herbatkę, taki standardzik. I to w sumie tyle. Ja biorę się za wcinanie. I już żegnam się z wami. Widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. A więc ocenę oczywiście pozostawiam wam. I do zobaczenia. Siema, na razie.